Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale z gry o nazwie Nihil Umbra, a więc na początku wyjaśnię, tytuł nie wziął się znikąd, czyli nie został wymyślony przez autorów kompletnie z niczego, bo rozbijając na połowę całą nazwę gry, czyli na Nihil oraz Umbra, możemy wywnioskować, że jest to z języka łacińskiego i znaczy mniej więcej tyle, ile bez cienia. Tak spekuluję, odnosi się to do naszej postaci. Zobaczymy, co nam ta gra oferuje. Zwyczaiłem ją jakiś czas temu i w sumie jestem bardzo ciekawy, jak ta gra w ogóle się prezentuje. Nie grałem w nią jeszcze, więc... No co, obczajmy sobie ją razem, wszyscy razem, tak? No więc co? Nie pozostaje nam nic innego, jak kliknąć graj i zacząć całą przygodę, a więc jedziemy. Podaj imię, dobra. Demon. Pustka. Zrodziłeś się. Okej, mogę ruszać, mogę na padzie sterować, czy nie? Chyba nie. Czyli będę musiał na klawiaturze grać. No cóż, chciałem sobie na padzie trochę ułatwić robotę, ale jak nie, to nie. Wsadem widzę się poruszam, mogę skakać coś, spacja nie. Zrodziłem się, okej. Kim ja jestem? Jestem teraz jakimś czarnym bytem. Czym jesteś? No właśnie to zadaję pytanie. Czym ja właściwie jestem? Dlaczego wyglądam tak, a nie inaczej? To samo pytanie zadaje sobie każdy nastolatek w okresie dojrzewania. Nie powinieneś być żyw. Czemu? Jestem martwy? Nigdy stąd nie uciekniesz. W ogóle... jest to naprawdę fajna muzyka w tej grze, więc ja będę się postaram się wam to tak w montażu zrobić, znaczy tak w montażu to podgłośni, żebyście i muzykę słyszeli i mnie. Nie wiem, czy dialogi nie są trochę za głośne. No, nikt stąd nie ucieknie, super. Muzyka i efekty, w zasadzie to... Czekajcie. W ten sposób, myślę, będzie najlepiej. Bo wtedy nie było narratora, słychać. Ja widzę, on będzie... To żadna gra. Widzę, że narrator będzie tutaj odgrywał dość znaczącą rolę w całym moim... Gdzie się wybierasz? Jestem częścią tego miejsca, czyli gdzie ja tak naprawdę jestem? Jestem w dość dziwnej krainie, wszystko jest fioletowo-czarne. Nic nie opuści pustki, więc to jest pustka. Co oznacza, że to jest pustka? To jest kraina umarłych, czy jak? Nie należysz do tamtego świata. O co chodzi? Jestem... Jestem teraz na świecie, tak? Tylko... co jest moim zadaniem na tym świecie? Dlaczego musiałem wybyć z pustki tam, dokąd... Tam, gdzie należę, ponoć? A, czyli to są checkpointy. Dlaczego musiałem zbiec z pustki tam, z krainy, do której należę? Z krainy, do której należę, mam wrócić z powrotem do świata. Jestem, nie wiem, jestem zmarłym, który odszedł z tego świata i ma jeszcze coś tutaj zrobić. O nie. O nie. Chyba wiem, co będzie naszym zadaniem tutaj. Pustka musi być jednością. Nie możesz z niej uciec. O nie, nie wrócimy tam. Skoro już udało mi się wyrwać, to nie mogę stąd teraz uciec. Ale naprawdę, zobaczcie, grafika w tej grze, chociaż nie jest jakaś super wiary. Assassin's Creed. Chociaż gra nie ma jakiejś przecudownej grafiki, to zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Są tła rysowane, znaczy... Piękna grafika, nie chodzi mi o to, że nie wiem, coś tam... No, ładna grafika to nie jest to, że jakieś tekstury piękne czy coś, tylko gra po prostu w całości ładnie wygląda. Jestem bezpieczny przynajmniej na razie, okej. No, po prostu...
patrzę na tą grę i klimacik już jest. Naprawdę podoba mi się już ta gra. Co się stało? Wow. Even if you change your shape to match this world, you are still an outcast. Jeśli nawet zmienisz kształt, by dopasować się do tego świata, nadal będziesz wyrzutkiem. No dobrze, czyli jestem istotą, która nie ma cienia, tak wnioskuję. You will need more momentum to jump here. Potrzebuję większego rozpędu. This is a beautiful place, but it's not for you. Aha, mogę sobie między mapami przechodzić, to jest fajne. Dobra, tak nie da rady, czyli muszę przeskoczyć tutaj. You were born from the void. You are nothing in this world. Czyli tutaj jestem niczym, tak naprawdę należę do pustki, czyli ja tak naprawdę jestem takim dzieckiem pustki, można powiedzieć, w ten sposób. Okej, okay, to jest bardzo ciekawy motyw, muszę wam powiedzieć, że gra mi się bardzo podoba. Co to ten niebieski kwiatek? Co mi się stało? Teraz mam poświatę niebieską, a nie białą. To dość ciekawe. A color? It's not an object or being. It's a property. Everything can have a color. Even you. Nawet ja? Mam teraz poświatę niebieską, więc niebieski to już jest jakiś kolor. Znaczy, z definicji czarny to też jest kolor, nie? Nauczę się teraz czegoś nowego, a co to będzie? Może zmienić świat na wieki, wow. Co to? Tab? Mam okienko umiejętności, fajnie. Czyli mam myszką i tym sterować, dobra. Lód? Ja mam takie moce? Wow, ledwo mi się udało. Ej, fajne to jest. Ta gra jest świetna. Okej, czyli na razie mamy, jak widzicie, samouczki takie swoiste. Hops. Ta gra jest świetna. Na razie jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. Idziemy dalej. Jakiś czarny kwiat. Nowy kolor jest już twój. Musisz teraz wrócić na lodowe szczyty, by kontynuować podróż. No dobrze, wracamy. Czyli ten kwiat to jest swoistego rodzaju teleport? Czy coś ten deseń? Dobra, czyli muszę wsadem się kierować. Okej, rozumiem. Ale mam jakiś limit tego używania tego lodu, czy nie? Podejrzewam, że nie, skoro tutaj żadnego paska nie ma, ani niczego w tym stylu. Okej, czyli musimy teraz zrobić tutaj rozpęd. Wiem, że potrzebuję większego rozpędu, na przykład takiego. O, właśnie! O, gra mi się podoba. This place is magical. You may be empty, but you have learned how to change the world. Just a little bit. Just enough to leave a small mark. Jesteś zafascynowany. To miejsce jest magiczne. Może jesteś pusty, ale posiadłeś wiedzę, jak zmieniać świat. Ledwo odrobinę na tyle, żeby zostawić ślad. Wow, fajnie. Mam teraz moce, które pomogą mi w zmienieniu świata. Tylko w zasadzie po co mam zmieniać świat? Jak na razie nie znam celu tej gry. Na razie jestem tylko bytem, który wydostał się z pustki. Co muszę zrobić? To jak na razie pozostaje zagadką, ale mam nadzieję, że szybko ta zagadka się rozwiąże, bo dobrze by było wiedzieć, co właściwie w tej grze muszę robić. Dobra, rozumiem. Czyli tędy nie mogłem przejść, bo tu, znaczy to jest tak słabo zarysowane, ale widzę, tak się nie da, okej, okay, rozumiem. Tak, teraz zmienię moce na te. Co to jest? Aha, to jest klasyczne, tak? No to na razie wezmę tą moc. Niech zgadnę w ten sposób. Co mi daje moc pustki? Keep pushing. Don't hesitate. You can break the box, but another one will replace it. Wow, ciekawie. Mogę zniszczyć skrzynię, ale inna pojawi się w jej miejsce. O. Dobra, jest ciekawie, jest ciekawie. Może to jest tylko platformówka, ale... Jaka ciekawa platformówka. Co my tu mamy? Tab. Okej. Okay. Moc hipnozy mogę teraz. I co ja mogę zrobić? Aha, do niszczenia pewnych rzeczy.
papie. Some errors can be undone. If you give color, you can also take it away. Mogę to usuwać. Rozumiem. A dobra, rozumiem już. Wezmę tak i tak. Tutaj trzeba dać to. Nie w ten sposób. Okej, chyba zadziałało. Nie, tą moc sobie zostawię jak na razie. Okej. Wow, jestem zafascynowany tą grą, naprawdę. Jest bardzo ciekawa. Jej. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Znaczy, czegoś podobnego. Znaczy, może, wiecie, Limbo ponoć jest podobne do tej gry. Limbo, tak mi się zastanawiam, czy by też sobie nie zagrać. Rozumiem tego, tak? Aaa, boost, okej. Pchnij tą skrzynię, stary. A, schodzi mi ta moc! O kurde, nie wiedziałem. Dobra, może usunę to w ten sposób. Pustka. Tak. I okej, jeszcze weźmiemy sobie ten loop tutaj. Tak. O, dobra, zrzucił. O, na głowę mi spadła ta skrzynka, na szczęście nic się nie stało. Okej, rozumiem. Może zabiorę mu tą moc tutaj, bo... Nie wiem, czy mi się nie kończy przypadkiem ten loot po jakimś czasie. Czy nie wiem, bo tam mi schodził ten loot, ale może nie, nie wiadomo. Dobra. Czyli tak, musimy... Okej, położyć to teraz trzeba tutaj. I teraz tak, jak to zrobić? Tutaj mam to. Już wiem, już chyba wiem. Dobra, zrobimy tak. Gdzż. I teraz od tego. A spacją też można skakać. Dobra, trochę tutaj zlamiłem teraz, przepraszam was bardzo. Idziemy w tą stronę. Dobra, teraz do góry. Do góry jeszcze raz, do góry i do góry. Cały czas jestem bytem niematerialnym, który nie ma nic wspólnego z tym światem. Czy to się zmieni? Jestem pusty. A to smutne jest, że jestem pusty. Trochę. Dobra. Przerzuciłem to tutaj i teraz idziemy do przodu. Ops, ops, ops. Tutaj mam otwarte, mogę iść dalej. Znowu mamy checkpoint, idziemy dalej. Wcale nie jestem niczym, jestem... Czymś, co się chce wydostać z pustki. O mój Boże. Dobra. Trzeba będzie to tak wykonać. Wcale nie jestem za wolny. Nie jestem za słaby. Dam z siebie wszystko. Hops. I idziemy. Kolejny checkpoint, narratorze. Wcale nie jestem taki słaby. Coś ty powiedział? A. Wcale nie jestem zwinny, co? Tak, jestem bystry i to nadrabiam intelektem całą moją niezdarność i nieumiejętność, więc... Nie masz wspomnień, każdy widok jest dla ciebie czymś nowym. Jestem bytem niematerialnym, więc raczej to nie jest dziwne. Czyli nigdy nie widziałem tego miejsca, tak? Świata. Otaczający cię świat staje się coraz zimniejszy. Nic go nie obchodzisz. Nie jest świadom twojego istnienia. Okej, dobra. Narrator mnie trochę wpędza w taki pesymistyczny nastrój. Wszystko przysięgło się przeciw tobie. Patrzcie naprzód staje się wyzwaniem. Dałem radę. Kolejny checkpoint. Idziemy dalej. Ma to jeszcze sens? Jesteś sam. Wcale nie jestem sam, ja jestem z tą postacią, więc... wiem, co jakiś czas tylko wieje ten wiatr mocniej i teraz można się na przykład przedostać. Dobra, łapię. Kolejny checkpoint. Pomogłem przypłacić swoim życiem. Skaczemy znowu i do przodu.
Nie potrzebujesz powodu, żeby coś zrobić. Niczym dziecko, po prostu przesz naprzód. Oczywiście. A, powinieneś znaleźć schronienie, w jaskini będziesz bezpieczny. No dobra, schodzimy na dół. Nie wiem, czy to bezpieczne skakanie z takiej dużej wysokości, ale... Wow, gra naprawdę ma klimat. Naprawdę ma klimat. Nie mam pojęcia, czym jestem, dlaczego istnieję w tym świecie, ale... Ale chcę się tego dowiedzieć i dalej gram. Jaskinia wygląda bezpiecznie, zamieć cię tutaj nie dosięgnie. No z pewnością, zamieć jest tam pod... za tym... za jaskinią. Wygląda na to, że nie tylko ty się tutaj schroniłeś. Oto Kralagry. Trzymaj się od nich z dala. Mam pomysł, jak je załatwić. Dobra, niech sobie tam pójdzie w tamtą stronę. Tak jest. I tutaj. Idziemy. Dobrze. Uciekaj, dlaczego? Ach! Dobra, uciekłem. Wow. Dlaczego miałbym uciekać od tego? To nadal mnie goni, o nie. Ach! Zrobiły się w pustce, tak jak... Zrodziły się w pustce, tak jak ty. Nie! Uciekajmy! Kurde, prawie mi się udało. Znaczy, udało mi się, ale ledwo. Kurde. Zabiło mnie. Ścigają cię, dlatego... Dlaczego tak cię nienawidzą? Nie miej żalu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, musisz być gotów. Musisz być gotów ich zabić. Czeluść? Ale ja nie chcę go zabijać. Może on nie jest tak naprawdę zły. A, cofa się. Dobra, łapie. Tu trzeba zrobić w ten sposób. Chodź tu. No, goń mnie, goń mnie, goń mnie. Ach! Dobra, to był zły pomysł. Zrobimy w ten sposób, trochę dłużej, żeby było łatwiej. I skaczemy na końcu. A on nie skacze i wii w czeluść, dobrze. Więc udało mi się. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, czy tak naprawdę powinienem te istoty zabijać. Każda istota ma prawo do życia, ale... Cóż, takie było polecenie w tej grze, więc... Te monstra zostały stworzone przez pustkę. To bezduszne stworzenia. Celem ich egzystencji jest cię złapać. Ale dlaczego? Okej, czyli tak naprawdę mogę ich zabijać. Dlaczego im tak zależy? Dlaczego nie zostawię cię w spokoju? Dlaczego są wrogo nastawieni? Co takiego im uczyniłeś? Zapewne istnieje, to jest jedyne wytłumaczenie logiczne. Dobra, teraz tędy. Jak na razie żyję. Chyba osiągnięcie jakieś dostałem. Okej. Tak. I do góry. Okej, dobra. Może nie są sami. Może sama pustka ich wysłała w pościg. Tak naprawdę nie wiem, co teraz komentować. Jestem tak aż wciągnięty w grę, że nie mam pojęcia, co mam komentować. Naprawdę. Ach! Nie udało się. Jeszcze raz. Dobra. Widzę, że tutaj trzeba każdy piksel pokryć tym lodem, żeby było dobrze. Dobra, pokryjmy każdy piksel tym lodem w takim razie. Dobra, jest git, jest git. Dobra, wiem, to jest strach, spokojnie, stary. Okej, tam jest jeszcze, w kolce. Dobra, przeszedłem. Nie! Coś na ciebie czeka, wyczuwasz to. Musisz być gotów. Mam tam wskoczyć? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Aha, czyli tutaj nie mogę na przykład rysować tego lodu, tak? Na tej pustce. Cały czas ta pustka mnie goni. Nie wiem z jakiego powodu, ale... Ach! Przejdź tam dalej, proszę cię. Lecimy, dobra, tędy. Okej, nie jest źle. Cały czas jesteśmy do przodu względem pustki. Tędy. Dobra. Tak. Checkpoint, dobra. Okej. Hop. Hop. Muszę nad tymi kolcami skakać. Znalazła cię. No, trochę tak jakby. Chyba muszę przed nią uciekać, prawda, narratorze? Podejrzewam, że to nie jest dobry pomysł zaczęcie z nią rozmowy czy negocjacji.
ta pustka mnie wciągnie, jeżeli tam pójdę. Znajdzie cię, nieważne gdzie się udasz. Więc co mam właściwie zrobić? Nie. Dobrze. Och, udało się, udało się. Ledwo, ale udało się. Jest dobrze. Oj, ja cię. Dobra. Należysz do niej. Należę do pustki. Ja wiem, że należę do pustki, ale czy mogę z niej jakoś uciec? Pustka to nie jest dobry pomysł. Dobrze. No myślałem, że już coś źle idę, ale dobrze jest. Checkpoint, dobrze. Będzie cię ścigać po wsze czasy. A, to nie był dobry pomysł. Muszę nad tym skakać najwyraźniej. Okej. Nie załapałem na początku, ale gra chciała mnie już wkręcić. Hops. Te byty z pustki tak, one giną w tej pustce. One są zrodzone z pustki, więc są w fazie destrukcji. No, o, to dobra. Jest git. O, udało się, okej. Okay. Naprawdę nie wiem co mam komentować. Ta gra jest... tak mnie wciągnęła, że... naprawdę. Mam tutaj skoczyć na pewno? Chyba tak. No dobrze. Pustka. Żyjący las. Więc to jest już następny rozdział, podejrzewam, w tej grze. No dobrze, zobaczmy, co nas spotka w żyjącym lesie. Jesteś teraz w nowym otoczeniu. Zapomnij o lodowych szczytach. To nie był twój dom. Ty nie masz domu. No dobrze, ale w tym miejscu zakończymy odcinek. W następnym odcinku dowiemy się, jakie dalej będą poczynania naszego bohatera. Bohatera, który jest częścią pustki, jak już się dowiedzieliśmy z tego Zagrajmy. Zobaczymy w następnym odcinku, co będzie się dalej działo z naszym protagonistą. Czy wreszcie będzie mógł należeć do tego świata, czy jednak wróci do pustki. Zobaczymy. Na ten moment to wszystko, także dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.